Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj lecimy z drugą dawką na pszenicę. Przymy przy zbrojce, opryskiwacz do RSM-u. U mnie niestety nie ma obrotowych końcówek, mam wymienne dysze. No i za każdym razem 42 dysze do wymiany. Także roboty troszkę jest. Tutaj mamy dysze z Xenoxa. Czekaj. Coś do mnie dzwoni. Dobra, tu wymiana zdań między fachowcami. Tu mam tak, dysze do RSM-u. Czerwone to są chyba 04, o ile się nie mylę. I tak musimy zaś przełożyć wszystkie tak jak były. Już ostatnio ten pryskołek druga dawka w rzepaku. No i spoko, jestem z tego zadowolony. Przedawam do wiaderka, żeby to obmyło się. Jestem z tego zadowolony. Podoba mi się takie stosowanie RSM-u. Na przyszły rok więcej go będzie jeszcze. Może, że wszystko w RSM-ie, chociaż pszenica w RSM-ie, pierwsza dawka to słabo. No, ale tak to polecam każdemu. Ja mam RSM 32. Trochę był problem właśnie tutaj z tym, że się skrystalizował. Jeszcze jednego Mauzera nie mam rozmieszanego. Jeszcze tu widać, że jest taki cukier na dole, ale to wezmę później kompresor. Pokażę wam, jak to robię ja. Dobra, no i nie będę was tu zanudzał. Odpola se traktor, podniesa lance i jak to powymienią, no to zasiemy se tutaj. Tu mam 2 hektary, także 400 litrów. 400 litrów. Czekajcie tu. Tu. A dobra. Litrów zasiemy i jademy tutaj na pszenicę. Dobra. No. Jada na dyszach dwustrumieniowych. No, uważam, że to jest najlepsze pokrycie. Kupiłem też właśnie kiedyś w Xenoxie. No i tak ich se stosuję cały czas. Jestem z nich też zadowolony. Wszystko mam tutaj i te dysze dwustrumieniowe i te do RSM-u z MMAT-u. MMAT firma się nazywa. No i jestem zadowolony. No też tego dużo nie pryskam, nie wiadomo, tam są różnego rodzaju dysze. Tańsze i droższe. Mi tam jakichś super drogich nie trzeba. Te są takie, no jeszcze znośne, po 15 zł chyba. Dwustrumieniowe, a do RSM-u po 11 czy po 10, już nie pamiętam. Dobra. Dobra, ja sobie tu wymieniam. I widzimy się później. Trzymcie się. Dysze mamy wymienione, także przygotowujemy się do tankowania RSM-u. Trzeba załadować 400 litrów ponad, bo jeszcze musimy siknąć tu pod kukurydzę od razu za jednym razem, czyli jakieś 450 litrów. No taki malutki kawałeczek. Dobra, to sobie odkręcić. Tak. Najpierw pojademy na pszenicę rozlać. Na pszeniczki se rozlejemy. A później po drodze na tym kukurydza. A na wieczór wybiera się do mnie. Na szeroko tam też rozlejemy RSM. I zostanie traktor, żeby sobie wymierzył pod ziemioki ścieżki odpowiednie. Dobra, tak. Tak, tak, tak. Lecimy samczykiem, samkiem. Za duże obroty. RSM pójdzie w dawce. 200 litrów na hektar. Zaraz obejrzymy aplikacji. Nic nie widzę. Nie jeszcze. A śmiało jeszcze mogę, dobra, cofać. Jeszcze 2 metry. I tu jest ok.
Potem skoczymy pierwsze domie tam na szeroko, rozlejemy pod kukurydza. Tak będzie najlepiej. Dobra. Roztankujemy. Szybki tankowanie. Tak. Polecam każdemu założyć sobie taki system. Raz dwa mocie zatankowane oprócz skiwacz. Kurwa. Dobra, co chcą tam strzelić. Piję pomalutku. Jak tam przygazuję, no to 200 litrów na minutę idzie. Tu jest pompa 200 litrów. Także raz, dwa. Szlak się zmienia. Nie. Zastał się do zbiornika. Tak. Tak musi być. Się przestraszyłem, że to jest pompą. A ona tak świeże, widzicie. Bo zastało. Dobra, do 600 litrów musimy zejść. A to jeszcze trochę. Dobra, ostatnie pole na dzisiaj. I kończymy. Resztę pszenicy mu tam dali, ale nie dzisiaj. Dobra, jedziemy. Lejemy. Siedem na godzina. Dwa bary. Miotła zbożowo się przebiło. Jak jedno się zrobi ciepli, to wlatujemy tu z opryskiem na pasty i dopiero następny zabieg to będzie skracanie, czyli regulacja modusem. Potem wam też pokażę, jakie środki mam na T1, na T2. Idziemy sobie obejrzeć, jak ta pszenica tu wygląda. Ale widać, że tu jest największo. Jeszcze się krzewi. Jeszcze się krzewi. No, ale zrobi się ciepli, to ruszy z kopyta. Też nie chcę czekać z tym RSM-em. Bo jeszcze dawałem deszcze, to niech on już się tam wpłucze w te korzenie głęboko. No i to będzie według mnie najlepsze rozwiązanie. Ale patrzcie, no. Jest gęsto jak trawa, ale nie pokrzewiła się. Jeden
pęd główny w zasadzie ma tylko. Następnym razem od tej strony sobie będę wjeżdżał, no ale tutaj auta są i to mnie blokuje. Nie umiem tu tak normalnie wjeżdżać, a współczuję na tym dali, jak mają jechać na pole. Chociaż może ma mniejszy opryskiwacz ciut, bo mimo 3 metry ponad, to jest na całej szerokości drogi. Dobra, tam mam słupek. Jakoś to musimy teraz... nie będzie pasować nijak. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Tu ścieżka tako zaokrąglono. Nic, ruszamy. A koła udupczone. Oj, trudno na drodze zostanie. Normalnie to powinienem od tej strony zaczynać jechać tam na dół, tam nawracam i jada ten, daj. Dobra, kaj ta ścieżka jest teraz. Uj, dobra, tego se zamknę. Podamy się, no i to wszystko na dzisiaj. Tankuję dalej, jadę na kukurydzę. Także, no może coś nagromy jeszcze, ale mało baterii. Obejrzymy. Na razie trzymcie się do następnego filmu. Hej!